pod koniec tej trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, w której po raz pierwszy doświadczamy rzeczy nadzwyczajnych związanych z epidemią, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wiernym świeckim za ich dyscyplinę. Faktycznie ta dyspensa, która została udzielona, ona sprawiła, że możemy partycypować w mszy świętej transmitowanej poprzez media. Jednocześnie doświadczamy też z pewnością takiego dyskomfortu, który płynie i z niemożności nieraz kontaktowania się ze swoją własną rodziną, ze swoimi wnukami, ale także z tej niemożności pójścia na mszę świętą do kościoła, co było naszym normalnym zwyczajem. Myślę, że te utrapienia i jakiś lęk nawet, czy bojaźń, która się zrodziła, to wszystko trzeba pokonać tym, o czym mówił właśnie Ojciec Święty Franciszek dzisiaj, mianowicie komunią. Przekonaniem o tym, że jakkolwiek jesteśmy w rozproszeniu, to jednak nie jesteśmy poza ciałem Kościoła, czyli praktycznie poza tym ciałem mistycznym, które buduje się niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajduje. Pan Bóg jest wszędzie. Druga sprawa, która z tym właśnie się łączy, to jest podziękowanie, które chciałbym skierować dla wszystkich lekarzy, dla personelu medycznego, dla tych ludzi, którzy narażają się tutaj ze względu na epidemię, na ciężkie niebezpieczeństwo, a jednak pracują i jednak rozumieją, jaki jest cel ich służby medycznej, która jest służbą życiu. Potem chciałbym też podziękować samym kapłanom, którzy dzisiaj musieli przeżywać wyjątkowo trudną sytuację. Łatwiej jest kapłanowi odprawiać mszę świętą, gdy widzi przed sobą tłum ludzi żądnych ciała i krwi pańskiej. Trudniej jest odprawiać wtedy, kiedy tych ludzi nie ma. I dlatego dziękuję również tym naszym kapłanom i proszę ich o to, żeby nie zaniedbywali zaufania miłosierdziu Bożemu.